Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk. Podróż bez paszportu to rozmowy o polityce, historii czy gospodarce z całego globu. Podcast ze świetnymi gośćmi, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą. Zapraszam na YouTube, Spotify i inne platformy streamingowe i nie zapomnij o subskrypcji, jeżeli podoba Ci się to, co robię. Od czasu do czasu pozostajemy w granicach kraju. Wtedy zapraszam na wyjątkowy odcinek Podróż po Polsce. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, o którym w polskich mediach nie mówi się zbyt szeroko, a moim gościem jest pani Agata Romaniuk. Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry Państwu. Tak, bardzo się cieszę. Mamy wiosenny, piękny dzień i to nas trochę przybliża do kraju, o którym będziemy mówić, przynajmniej pod względem temperatury. No właśnie o tej omańskiej temperaturze słyszałem bardzo sporo i to chyba jest bardzo ważne, jak Omańczycy się ubierają pod kątem tego, co właściwie jest za oknem. Tak, to prawda. Rzeczywiście tam w tej chwili nawet, ponieważ codziennie sprawdzam, jaka jest pogoda w Warszawie, gdzie mieszkam, ale też już mam takie przyzwyczajenie, że sprawdzam, jaka jest pogoda w Maskacie, czyli w stolicy Omanu, bo jakoś z sentymentem tam ciągle wracam, nawet jeśli tylko myślami. I dzisiaj jest 31 stopni i cały ten tydzień będzie średnio 31-34 stopnie, bo to jest taka typowa wiosenna temperatura. Ja zresztą do Omanu pierwszy raz przyjechałam właśnie w kwietniu i pamiętam, że mi się wydawało, że wtedy było jakieś tam 36 stopni i gazety pisały, że jest taka przyjemna, wiosenna bryza i pogoda. I pomyślałam sobie, rany boskie, to czy to znaczy, że będzie cieplej? I tak to znaczy, że było cieplej. I rzeczywiście się zdarza, że temperatura tam dochodzi do 50 stopni. To może rzadko, ale powyżej 40 to jest coś zupełnie normalnego i po roku pobytu przy 40 stopniach to ja chodziłam normalnie w jeansach, bo to już nie wydawało mi się bardzo gorąco, co dla nas jest w Polsce dość trudne do wyobrażenia. Ale chyba w związku z tą temperaturą, pomimo temperatur, nie warto obnosić się ze swoją cielesnością. Ma pan rację, tak. Jeśli się jest Omańczykiem czy Omanką, to oni jednak się zasłaniają. Też dlatego, żeby, no teraz to jest klimatyzacja, ale kiedyś jej nie było, więc chodziło też o to, żeby zasłonić ciało przed jakimiś poparzeniami słonecznymi, ale też oczywiście Koran wymaga tego, żeby zwłaszcza kobiety zasłaniały ciało, łydki, kostki, nadgarstki i oczywiście włosy. Więc Omanki ubierają się w takie luźne tuniki, które się nazywają abajami, łącznie z taką chustą na głowie, chociaż nie jest to tradycyjny strój omański, to jest coś, co przyszło jako moda z Arabii Saudyjskiej i z Emiratów. Takie Omanki tradycyjne to się jeszcze często widzi na wsi, ubierają się trochę inaczej, czyli w takie tuniki sięgające połowy uda i takie spodnie pumpy i oczywiście chustę. Natomiast Omańczycy ubierają się przepięknie z mojego punktu widzenia, bo w takie coś, co wygląda jak trochę jak sutanna, jak to mówię, to przepraszam, brzmi źle, ale wygląda pięknie, bo to są białe, płócienne takie jakby rodzaj sukni do samej ziemi z takim charakterystycznym chwostem przy dekolcie. I mają na głowach takie małe, misternie zrobione czapeczki, które się nazywają kumy. I zamiast bielizny noszą takie cieniutkie, tkane ręczniki, które owijają sobie wokół ud, także to jest w ogóle bardzo wszystko przewiewne. Oni się zresztą kilka razy dziennie często przebierają, wykonują te rytualne ablucje, więc są też tacy bardzo pachnący i eleganccy. Oprócz temperatury stricte pogodowej, również było gorąco całkiem niedawno pod kątem politycznym. Omańczycy opłakiwali odejście sułtana Kabusa Ibn Saida. Z tego co wiem, był to władca, który rzeczywiście rządził Omanem bardzo długo. Tak, rządził Omanem, no zabrakło mu niewiele, żeby rządzić 50 lat i był za swojego życia drugim najdłużej panującym władcą na świecie po Elżbiecie II, która wygląda na to, że przeżyje w ogóle nas wszystkich razem wziętych. I rzeczywiście to jest też jakiś ewenement na skalę nie tylko światową, ale oczywiście też krajów Zatoki Perskiej, gdzie no, ci władcy się częściej zmieniali też no, czasami w sposób bardzo gwałtowny. On zresztą też wstąpił na tron na drodze przewrotu pałacowego, obalił swojego ojca, który był okropnym tyranem i paranoikiem. I rządził spokojnie, w dostatku, dobrobycie i naprawdę z myślą o swoim kraju i swoim narodzie. No przez prawie pół wieku i no i teraz od no, niespełna półtora roku temu zmarł i nowy sułtan wstąpił na tron, to była taka emocjonująca dla kraju chwila, no bo no, trudno nawet nam sobie to wyobrazić, prawda, pół wieku panowania
jednego człowieka, ale to za przejęcie władzy czy następstwo tronu nastąpiło bardzo spokojnie, bez większych jakichś turbulencji i w tej chwili nowy sułtan kontynuuje politykę społeczną, zagraniczną, ekonomiczną czy gospodarczą starego sułtana. Wspomniała Pani, że te przekazanie przeprowadzono pokojowo, obyło się bez żadnych kontrowersji. Jak wygląda przekazanie władzy nowemu władcy? Właśnie najczęściej w krajach Zatoki to jest tak, że umierający sułtan czy inny władca ma, czy szajch, to ma synów, którym po prostu jednego z nich naznacza, najczęściej najstarszego po prostu na następcę tronu, a sułtan Kabus był bezdzietny, co jest jakimś znowu ewenementem. On nie tylko nie miał dzieci, ale też w ogóle nie miał żony. Miał żonę bardzo krótko, w latach 70. przez 3 lata bodajże, i potem się rozwiódł, więc nie miał następcy tronu, co wywoływało już duże zdziwienie, ale też nikogo nie wyznaczył z rodziny. Chociaż się tego po nim przez lata spodziewano, on się też tłumaczył, że żeby nie wywoływać jakichś napięć przedwcześnie. Plotka głosiła, chociaż nawet pisał o tym gazety, więc myślę, że to nie była tylko plotka, że on wskazał nazwisko i że to nazwisko było zapisane w dwóch osobnych dokumentach ukrytych w dwóch częściach kraju, które to miałoby być te listy otwarte. To jest w ogóle prześmieszne, nie? W 2021 roku, kiedy na świecie są, nie wiem, bitcoiny i światłowód, to tutaj sułtan napisał to już na dwóch kartkach papieru, no ale tak było. I w przypadku, gdyby władze Omanu świeckie i rada rodzinna nie dogadałyby się, kto powinien przejąć tron, to polecenie sułtana czy jego wola była taka, żeby otworzyć te koperty i wtedy odczytać to nazwisko. Nie ujawniono, jakie nazwisko w tych kopertach było, ale tak czy inaczej sułtanem został jeden z dwóch najbardziej takich kandydatów, no, których przewidywano, że obejmą tron, bo to jest syn wuja zmarłego sułtana. Chociaż pretendentów do tronu było 86, bo to chodziło o to, żeby oni byli po pierwsze urodzonymi Omańczykami, czyli nie wiem, prawda, Saudyjczykami albo cokolwiek innego, z rodziny Saidów, no i w odpowiednim też wieku. No więc potencjalnie tych kandydatów było dużo, a też obawiano się, przynajmniej komentatorzy zagraniczni obawiali się, że mogą, no nie wiem, Emiraty próbować przyłączyć Oman jako kolejny emirat, że Jemen może coś w tej sprawie, chociaż Jemen targany własnymi kłopotami, to może mniej. No więc były jakieś tam niepokoje z tym związane, ale ostatecznie właśnie Majlis i rada rodzinna wybrały sułtana Talika, który sułtan Kabus zmarł w nocy z soboty z piątku na sobotę, a w sobotę o 10 rano już nowy sułtan został zaprzysiężony, więc bardzo szybko to poszło. Mhm. A jak to się stało, że przez tyle lat, kiedy rządził Omanem, rzeczywiście udało mu się ominąć te wszystkie regionalne konflikty? Robił to wyłącznie w białych rękawiczkach i z tylnego siedzenia. Nigdy otwarcie nie wchodził żaden konflikt, nie wiem, czy to z Izraelem, co ma miejsce w regionie, czy z sąsiadami, a poza tym był przede wszystkim skoncentrowany na polityce wewnętrznej i na tym, żeby ten kraj dźwignąć z biedy, zacofania cywilizacyjnego, które zastał jakby przyjmując, czy właśnie biorąc sobie tron Omanu w 1970 roku. On się oczywiście urodził w Omanie, ale wychował się i wykształcił w Wielkiej Brytanii, więc jak wrócił do kraju, to miał zupełnie inne wyobrażenie o tym, co to znaczy nowoczesne państwo i co to znaczy nowoczesna infrastruktura. I właściwie wystarczy sobie tylko wyobrazić, że w latach 60., kiedy w Omanie odkryto ropę, to ten kraj, to był strasznie biedny kraj, to znaczy śmiertelność noworodków była 20-krotnie większa niż teraz. W całym kraju było tylko 100 kilometrów bitych dróg, nie asfaltowych, tylko bitych, utwardzonych, 100 kilometrów. Jeden szpital prowadzony przez misję amerykańską, no i szkoły koraniczne rozsiane po kraju w takich lepiankach albo namiotach. Analfabetyzm sięgał wśród kobiet 85%, no i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę była straszna bieda i on przez te 50 lat konsekwentnie zyski, które Oman czerpał z ropy, w przeciwieństwie do innych władców w regionie, no stawiał sobie też pałace, ale budował też drogi, szpitale, uniwersytety. I po prostu te 50 lat później to jest kraj pod względem takiej jakości życia, jak z bajki, ale jednocześnie inny niż Dubaj. To znaczy w Dubaju oni poszli w wieżowce, w właśnie kopiowanie, nie wiem, europejskich różnych zabytków, wyspy palmy i tak dalej. W Omanie tego nie ma celowo, sułtan nie chciał zrobić z tego, przekształcić tego kraju w jakiś taki plastikowy Legoland, tylko chciał
żeby Oman zachował swoją tradycję. I na przykład bardzo długo w Maskacie, czyli w stolicy, nie można było budować budynków wyższych niż 6 pięter i innym kolorze niż biało-kremowym, żeby zachować taki charakterystyczny, taką charakterystyczną omańską architekturę. Więc myślę, że to jest odpowiedź na pana pytanie. On się po prostu skoncentrował na tym, żeby ten swój kraj gospodarczo dźwignąć i nawet za jego życia Omańczycy zupełnie nieironicznie mówili o czasie jego panowania jako o renesansie, o nim jako o królu słońca. I to w ogóle nie, wie pan, no to tak w Starbucksie przy kawie po prostu ludzie tak o nim mówili, czy mówią. Nigdy zresztą nawet nie, nikt się z Omańczyków nie używa słowa sułtan, bo to jest funkcja, tylko zawsze się mówi jego wysokość sułtan Kabus, bez właśnie jakichś tam przekory. Trudno mi się wyobrazić, że w Polsce o jakimkolwiek rządzącym czy jakimś innym mężu stanu, gdybyśmy takich w ogóle mieli, ludzie mówili z taką miłością. Ale naprawdę po prostu za życia jednego czy dwóch pokoleń, no to życie ich osobiste też zmieniło się tak diametralnie, że oni odczuwali wobec niego ogromną wdzięczność. Myślę, że zapisze się w historii powsze czasy. Czyli ta zmiana nie dotyczyła tylko takiego betonu ulic, ale zaszła w samych umysłach Omańczyków. Tak, jak najbardziej, tak, ale bo to naprawdę wniknęło w domy, to znaczy dziewczyny mi tam, bo moja książka dotyczy głównie kobiet i życia Omanek, mówiły, no wiesz, musisz zrozumieć, moja matka rodziła na klepisku, tak, nie miała co włożyć do garnka i nie umiała czytać. Ja kształciłam się w Oksfordzie, tak, albo na Omańskim Uniwersytecie, na którym 60% stanowią studentki. Mam pracę, którą kocham i świetną opiekę zdrowotną, nie? I to jest jakby, to bardzo, bardzo krótkim czasie to zaszło i dotknęło naprawdę każdego aspektu życia. Więc jest to coś z tego punktu widzenia niezwykłego. Ale to też nie jest tak, że chcą takiego życia jak Zachód. Przywoływała pani te słowa, że z zachodu się wyrasta i tak się mówi w Omanie. Tak, to prawda, to jest bardzo charakterystyczne. Jak ja tam przyjechałam, to byłam przekonana, że, no, że one jednak marzą o tej wolności obyczajowej, na przykład, którą my mamy i tak dalej. I kompletnie tak nie jest. Znaczy one chcą takiego życia w sensie cywilizacyjnym, to znaczy tak, chcą mieć klimatyzowane samochody, szybki internet, Netflix i właśnie dostęp do nowoczesnej medycyny, ale niekoniecznie na poziomie obyczajowości nam czegoś zazdroszczą, czy na poziomie, nie wiem, stylu życia. I dziewczyny często mówiły, że wjeżdżały na przykład na studia właśnie do Wielkiej Brytanii i były oburzone i zniesmaczone tym, jak, nie wiem, zachowują się kobiety i mężczyźni względem siebie, pijane angielki, które po prostu narzucają się facetom, albo faceci, którzy kobiet właśnie nie szanują, obłapiają je w pubach i tak dalej. Też takie stosunki w rodzinie, gdzie no, przymyka się czasami oko na przemoc. Nie mówię, że w Omanie tego się nie robi, ale często w Omanie jednak rodzina wtedy wkracza i interweniuje, więc one mówiły: w życiu bym tego nie chciała. Nie chciałabym też być zmuszona do pracy, bo muszę dźwignąć kredyt we frankach na przykład, prawda, jak u nas. Tak, taka wizja, że właśnie zachodni styl życia jest jakiś optymalny i najwspanialszy, dający kobiecie taką niezwykłą wolność i jednocześnie bezpieczeństwo, to nie jest coś, co w głowach Omanek istnieje. O dziwo dla nas, bo nam się pewnie wydaje, że nasz system najlepszy. Chciałam zapytać, bo każdy z nas przychodzi pewien etap dorastania, odejścia z domu, decydujemy się na studia, podjęcie pracy. Chciałbym zapytać również w kontekście książki, jak wygląda to wchodzenie w dorosłość Omanek? Trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo dla nich co innego znaczy życie dorosłe. Znaczy bardzo długo kobiety są w takiej sferze rodzinnej kobiet. Znaczy w ogóle życie rodzinne Omańczyków toczy się trochę tak, że jest ten majlis, gdzie mężczyźni się spotykają, ten obszar i taka część domu kobieca, gdzie są matki, ciotki, kuzynki, oni, proszę pamiętać, mają bardzo dużo rodziny, bo teraz ta dzietność spadła, ale nadal wynosi 3,6, a nie wiem, 20 lat temu wynosiła tam ponad 8, więc no, ludzie, którzy są teraz dorośli, mają na przykład 6 sióstr, nie? Albo 7 braci i 2 siostry. Więc dziewczynki oczywiście chodzą do szkoły koedukacyjnej od normalnie tam 7 roku życia czy 6 roku życia, ale po szkole to jednak najczęściej no, żyją w tej strefie takiej domowo-kobiecej, co nie znaczy, że nie uprawiają sportów czy czegoś, no, ale jednak wspólnie z dziewczynami. Potem jeśli chcą pójść na studia, to oczywiście jest to możliwe i znowu to są studia koedukacyjne. No, oprócz jednego uniwersytetu tam w interiorze, który jest tylko dla dziewcząt, ale tak to, ale to z drugiej strony wygląda tak, że
No niby studiują razem, ale w tych salach wykładowych siedzą osobno, nie bardzo na siebie patrzą. Jedna z nauczycielek akademickich mi opowiada, że strasznie trudno jest zrobić takie zajęcia grupowe, gdzie na przykład w jakichś zespołach czy w parach mieszanych dziewczynki i chłopcy muszą współpracować, i bo na przykład oni mają kłopoty z tym, żeby na siebie patrzeć, tak, otwarcie. No trudno jest trochę mówić do kogoś i z nim pracować, jeżeli nie można na siebie spojrzeć. No ale rzeczywiście są w tej wspólnej przestrzeni, no i potem mogą wybrać zawód dowolny, jaki chcą. W Omanie nie ma żadnego ograniczenia, przynajmniej ja nie wiem, żeby dla jakiegokolwiek zawodu, że do jakiegokolwiek zawodu kobieta nie mogłaby go podjąć czy aspirować, i są kobiety pilotki Boeingów i kobiety chirurżki, używając tego słowa, i ambasador Omanu w Stanach Zjednoczonych przez wiele lat, ambasadorka to kobieta. Chociaż oczywiście nie znaczy to, że wszędzie jest im łatwo. Ja też w książce opisuję historię dziewczyny, która czy pani, która jest kontrolerką lotów, jedną z pierwszych w Omanie, ma jednocześnie 5 dzieci, przy tym strasznie wymagającym zawodzie, świetnie sobie radzi, no ale opowiada, że jak zaczynała pracę, to było 20 lat temu, to jednak doświadczyła takich różnych szykan ze strony no mężczyzn, tym jednak jakoś tam męskim zawodzie. Ale ja sobie zawsze zadaję pytanie, czy w Polsce przypadkiem tak nie jest. Ostatnio był jakiś artykuł gdzieś w wysokich obczasach, czy o właśnie kobietach chirurgach, chirurżkach, które no spotykają się ze strasznym seksizmem w szpitalach i w salach operacyjnych, więc pod tym względem Oman chyba nie jest jakiś inny niż Polska, tak bym powiedziała. No i potem jak już pracują, to pracują, natomiast dosyć szybko wychodzą z rynku pracy. To znaczy jednak bardzo często jest tak, w przeciwieństwie do Polski, że jak kobieta rodzi pierwsze dziecko, to przestaje pracować. Też dlatego, że nie musi. To znaczy oni nie mają tych kredytów we frankach, więc kobieta nie musi pracować. Może, jeśli chce, ale bardzo często nie chce po urodzeniu pierwszego dziecka. A czy istnieje jakaś kontrola społeczna rodzin nad kobietami, dziećmi? O czym właściwie rodzina może decydować, a o czym nie? O, bardzo silna jest, bardzo silna. To znaczy rzeczywiście jest tak, że występuje tam cały czas takie zjawisko zapytaj taty. Znaczy muszę zapytać ojca. Zapytać ojca, czy mogę pójść na te studia. No, w większości przypadków ojcowie się zgadzają, ale są też takie przypadki, że nie zgadzają. I też taką historię opisuję w książce dziewczyny, która jest córką lekarza, który nie zgodził się już, bo ona studiowała medycynę, bo uważał, że to jest strata czasu, bo ona i tak właśnie urodzi dziecko, więc lepiej, żeby studiowała coś takiego mniej obciążającego. Trzeba zapytać rodziny przede wszystkim o to, czy można wyjść na mąż za konkretnego kandydata. Znowu, często to jest formalność, ale często to nie jest formalność i zdarza się, że rodziny się nie zgadzają na ślub. U nas jednak bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby kawaler z Radomia i panna z Szczecina nie mogli się pobrać, bo rodzice się nie zgadzają, prawda? No to pewnie by się pobrali tak czy tak. W Omanie to jest duży problem, jeśli rodziny się nie zgodzą. Można się wtedy odwołać do sułtana i były takie przypadki, że sułtan udzielał wtedy zgody. No ale też nie wszyscy się na to decydują. Rozmawiałam z parami, które zyskały taką zgodę od sułtana, pobrały się, ale potem bardzo cierpiały, zwłaszcza one, że rodziny się od nich odsunęły, że na skutek tej decyzji straciły coś bardzo cennego, bo to wsparcie rodziny, które jest tak liczne, jak mówiłam, jest w Omanie czymś naturalnym i niezwykle ważnym. W związku z czym no, ta kontrola jest nadal bardzo ścisła. Co więcej, jeśli kobieta nie wyjdzie za mąż, to musi mieszkać z rodzicami albo z jakimś innym męskim opiekunem, na przykład ze starszym bratem. Nie może po prostu sobie zamieszkać sama. No i znam kobiety, które są, no niezwykle osiągnęły sukces w pracy, tak, są nie wiem, na przykład szefową PR-u największego koncernu naftowego w Omanie. Zarabiają kupę pieniędzy, podróżują po świecie, a nadal muszą się o 22 zamędlować w domu ojca, no bo inaczej nie wypada. I straciłyby twarz, gdyby chciały zamieszkać same, a już na pewno szanse na małżeństwo. A ciągle jednak małżeństwo jest czymś, co tam jest no, kwestią niedyskutowalną, to znaczy wszystkie kobiety chcą wyjść za mąż, chcą mieć dzieci, chcą mieć rodziny. To jest coś, im się szeroko oczy otwierają na wieść, że ktoś mógłby wybrać, znaczy zrezygnować z rodziny z własnej nieprzymuszonej woli. Nie rozumieją tego, dlaczego? Przecież wtedy odmawiasz sobie tego, co najważniejsze, wsparcia, miłości, opieki, bezpieczeństwa. A te związki, na które potencjalnie młodzi się decydują, pozbawiane są tego erotyzmu, uczuciowości na tej młodej drodze? Tak daleko bym nie szła. To znaczy raczej jest tak, że na równi ważne jest to, czy ten związek jest akceptowany przez rodziny i społecznie akceptowany, czy nie zagraża na sobie już statusowi i tak dalej. Czyli jeśli zakochuje się w chłopaku, czy chłopak zakochuje się w dziewczynie, to jest ważne, ale równie ważne jest to wszystko inne. U nas, powiedziałabym, najważniejsze, czy się młodzi zakochali, a ten takie inne rzeczy to w ogóle się często nie bierze pod uwagę. Tam to, powiedziałabym, waży porówno, w związku z czym nie jest tak, że ludzie się tam pobierają bez miłości, ale
Nie pobierają się, jeśli jest tylko miłość, tak bym to powiedziała. A znam też takie przypadki, sporo po prostu aranżowanych małżeństw, gdzie nie wiem, dziewczynie rodzina przedstawiła trzech kandydatów, którą ona najczęściej znała, bo to byli jacyś koledzy jej kuzynów albo synowie rodzin z sąsiedztwa. I ona z nich wybrała, którego z nich lubi najbardziej, a miłość przyszła potem. To też się zdarza, więc nie chcę, żeby Państwo odnieśli takie wrażenie, że miłość w humanie nie istnieje, bo to jest ludzkie i zawsze istnieje i ona też jest w tych związkach, tylko po prostu nie jest tym jedynym czynnikiem, na który oni zwracają uwagę i zawsze się bardzo dziwią, że dla nas jest jedynym. Wydaje mi się to frywolne, takie nierozsądne, no bo jak to, no jak to liczysz tylko na miłość, to przecież miłość jest czymś ulotnym, ona się może skończyć i wtedy co zostaje? Nic nie zostaje. I one są takie bardzo, kobiety zwłaszcza, są bardzo zdziwione, że my Europejki inwestujemy w związki tylko na tym oparte. I na przykład nie spisujemy kontraktów małżeńskich, nie zabezpieczamy się na wypadek rozpadu związku. To im się wydaje no, kompletnie jakieś takie dziecinne i no właśnie tak, nieprzemyślane. A jak wyglądają te potencjalne podchody kawalera do panny, panny do kawalera? Jak wygląda ta selekcja żon w Omanie? No właśnie to jest tak, że oni nie tak strasznie dużo mają okazji się spotkać, zwłaszcza jak są, nie wiem, nastolatkami czy młodymi dorosłymi sami we dwójkę, więc w tej chwili to się wszystko odbywa na WhatsAppie. Znaczy po prostu znam dziewczynę z klasy, więc mam ją na WhatsAppie, flirtujemy na WhatsAppie. A potem szukamy jakiejś okazji po temu, żeby się spotkać tylko we dwójkę albo w gronie znajomych, bo w gronie znajomych to jest okej, nie? Jeśli jest szóstka młodych ludzi, to nie mogą sobie pojechać nad morze czy na pustynię i nikt na to nie zwraca uwagi. No i wtedy gdzieś się będziemy kryć po kątach. Natomiast no nie jest tak, żeby chłopak 16-letni mógł zaprosić 16-letnią dziewczynę na randkę do kawiarni i wziąć ją za rękę. Tak to nie wygląda, byłoby to źle widziana, ona by sobie też na to nie pozwoliła, bo no właśnie, no bo by straciła twarz, czy straciła taki szacunek, więc tak to nie wygląda. No i potem jak się okazuje, że ten związek nabiera rumieńców, no to on przychodzi do jej rodziny z ojcem, braćmi i oficjalnie, i nadal to tak wygląda, i oficjalnie prosi o rękę. To jest najczęściej takie spotkanie na kilkadziesiąt osób, gdzie ze strony dziewczyny właśnie jest cała jej rodzina, potem kobiety się ulatniają i tylko mężczyźni, co dla mnie oburzające, ale tak to tam wygląda, dyskutują o tym, jak ten związek ma wyglądać, jak ma wyglądać kontrakt małżeński, jakiej wysokości ma być mahr, czyli taki posag, który mężczyzna wnosi, bo tam mężczyźni wnoszą posag, a nie kobiety. No i wszystkie te szczegóły są ustalane, a dziewczyna na przykład ma coś do powiedzenia w kwestii tego, jaką biżuterię by chciała dostać, jakie perfumy, bo perfumy są takim elementem też tego daru ślubnego, ale to nie takie perfumy z Rossmana, tylko perfumy marki Amouage, omańskiej mańskiej marki, która to są takie no, na ciężkim takim kadzidłowcu, innych takich właśnie wonnych, jakichś udach czy czymś innym, no to one kosztują po kilka tysięcy złotych, nie? W kryształowych flakonach. No i właśnie tak, więc w 2021 roku dostaje się reklamówkę złota i kryształowe flakony i jakieś pieniądze w posagu i potem młoda para może się pobrać. Czy mogłaby Pani przybliżyć słuchaczom, jak wygląda takie omańskie wesele? Wesela są, no znowu, trochę inaczej one wyglądają na wsi, a trochę inaczej wyglądają w klasie średniej i wyższej, ale generalnie to jest jeszcze bardziej wystawne dużo niż u nas. To takie jest naprawdę zastaw się a postaw i one potrafią kosztować w tych takich bogatych rodzinach to naprawdę no kilkaset tysięcy złotych. Tak, to dla klasy takiej wyższej, średniej, ale no takiej w sensie ona jest, nie wiem, pracuje na uniwersytecie, a on jest prawnikiem tego typu, no to potrafi kosztować 400 tysięcy złotych i wygląda to tak, że pan młody ma osobną imprezę, panna młoda ma osobną imprezę, ale to są ogromne imprezy, ponieważ te rodziny są duże, no to niczym dziwnym nie jest, jeśli na weselu jest 500 osób. Więc to są największe sale balowe w hotelach i przedziwne są te imprezy. Ja byłam tylko oczywiście na kobiecych, no bo jestem kobietą, no to wygląda w ten sposób, że panna młoda siedzi na takiej scenie, w białej sukni, takiej jak europejska biała suknia, w takiej bezie i ona siedzi tam na takiej wystawie. A inne kobiety podchodzą do niej z jedzeniem, kłaniają jej się, tańczą i tak dalej. O północy przychodzi pan młody, ubrany w tradycyjny strój z taką kandziarem, czyli ze sztyletem, laseczką, tak bardzo tradycyjnie ubrany i ją jakby przejmuje. Na wsiach to wygląda tak samo, tylko biednie po prostu, czyli też są te kobiece i męskie wesela. Oprócz tego jest no, taka ceremonia w meczecie, ale w której biorą udział tylko mężczyźni i tam wobec imama mężczyzna deklaruje, że bierze sobie
bierze sobie żonę w obecności ojca czy braci panny młodej, ona w tym czasie jest w domu i jest zaślubiona tym samym. To tak wygląda. A skąd w ogóle właściwie wziąć pieniądze na organizację takiej dużej imprezy? Kredyt. Tak jak oni nie biorą kredytów na mieszkania i domy, bo najczęściej po prostu w rodzinie jest ziemia, są pieniądze, nie wiem, albo przyjmuje się dom po dziadkach, to się zapożyczają na to. Ale też zbiera się pieniądze. To znaczy, jak się na przykład już wynegocjuje, ile ma wynosić ten posag między kobietą a mężczyzną, to czasami się zdarza, że mężczyzna musi kilka lat na to zbierać. No i były takie przypadki, nie wiem, znam jakąś tam jedną parę, która wynegocjowała mahr wysokości, kurczę, ile to było, chyba 30 tysięcy riali, że to jest 300 tysięcy złotych. No to jest taki naprawdę wysoki mahr i chłopak miał połowę tej kwoty uzbieranej. On jest zresztą jakoś tam pracuje, z tego co wiem, w liniach lotniczych na jakimś dyrektorskim stanowisku, więc dobrym. No i drugie 150 tysięcy musiał pożyczyć i pożyczył z banku, bo dziewczyna, czy rodzina dziewczyny nie chciała tego odpuścić. Znaczy, to jest jej zabezpieczenie. No, a znam też parę, której on 3 lata zbierał, chociaż tam był ten mach niższy, więc to jest, i to jest taka zupełnie, i to nie jest coś wstydliwego, o tym się rozmawia otwarcie, jaka to jest kwota, ile się ma, ile trzeba pożyczyć z banku. Banki oferują takie specjalne pożyczki, czy na biżuterię ślubną, czy właśnie na wesele i pieniądze są tam bardzo ważnym tematem, właśnie takim, o którym się otwarcie rozmawia i nie ma tutaj zmiłu, nie ma, że bardzo cię kocham, to jednak ci odpuszczę 50% tego machru. To w ogóle nie występuje takie zjawisko. Bardzo cię kocham, zapłać cały mach. A czy w tej kulturze funkcjonują rozstania, rozwody? Tak, oczywiście jest ich coraz więcej, natomiast wyglądają trochę inaczej niż u nas. Po pierwsze, rozwód może wystąpić tylko mężczyzna. To dosyć proste jest go uzyskać, idzie się do moczetu i mówi się 3 razy, rozwodzę się i właściwie ten rozwód następuje. Co zresztą jest prześmieszne, bo na przykład w Arabii Saudyjskiej ostatnio z rok temu przeszło takie prawo, że mężczyzna, że to meczet musi to zgłosić do władz administracyjnych, a one wysyłają żonie SMS-a, żeby ona była poinformowana, bo czasem się zdarzało, że nie została poinformowana, nie? No, więc prześmieszne jest. Myślę, że to musi być dziwne, że przy kawie nagle dostaje się SMS-a. Cześć, dzień dobry, informujemy cię, że właśnie się rozwiodłaś. No, ale w każdym razie to tak wygląda. Jeśli mężczyzna chce się rozwieść, no to jest to bardzo proste. Natomiast jeśli kobieta chce się rozwieść, to już nie, dlatego że musi wtedy udowodnić, że jedynym powodem, dla którego mogłaby się rozwieść, jest zdrada, udokumentowana zdrada. I wtedy może się rozwieść w sądzie szariackim. Ale może też wystąpić do tego swojego męża, żeby on jakby chciał się rozwieść. I często jest tak, że to kobieta chce się rozwieść i mówi mężowi, słuchaj, no to rozwiedź się i co za to chcesz. I oni na przykład często chcą, żeby zwrócić część tego machru. Mhm. No więc mam takie pary, które właśnie też negocjowały, że nie wiem, machr był tam powiedzmy na polskie 100 tysięcy złotych, on się zgadzał na rozwód, pod warunkiem, że ona mu 50 tysięcy odda. Problemy zaczynają się, no i potem też to idzie sprawnie, natomiast największym problemem jest, jeśli kobieta chce się rozwieść, a mężczyzna nie, to wtedy musi iść do sądu szariackiego czy religijnego sądu i udowodnić no, jego winę, prawda? Najczęściej zdradę, a czasami przemoc. I opisuję w książce w rozdziale Sukienka z rękawami taką jedną historię, gdzie właśnie w sądzie szariackim dopiero w trzeciej instancji dziewczynie udało się rozwieść po tym, jak no, mąż ją brutalnie bił. Problemy się zaczynają oczywiście, jak są dzieci. To jest tak jak i w Polsce, ale tam bardziej dlatego, że prawo koraniczne, czy wywodzące się z Koranu, chroni raczej rodzinę męża pod tym względem. I rozumiem, że po takim rozwodzie kobiety mogą wrócić do domu rodzinnego. Tak, tak. Rodziny nie mają z tym problemu? Nie jest to niczym niechlubnym? Tak, nie, znaczy niechlubnym. No trochę tak, jest niechlubnym. W sensie, no jak ktoś się rozwiódł, to nie jest jakaś super rzecz, znaczy dla kobiety. No, ona ma małe bardzo szanse na powtórne małżeństwo, chyba że też z rozwodnikiem, albo że na drugą żonę. No już jakby jest przechodzonym towarem w tym sensie. Poza tym, jeżeli właśnie ma dzieci, to jest wielki problem, dlatego że jeżeli ona się, na przykład ma córkę i ponownie wejdzie w związek małżeński, to rodzina męża ma prawo tą córkę zabrać. Dlatego, że to nowy mężczyzna stanowi zagrożenie dla cnoty tej dziewczynki. W związku z czym rozwódki z niepełnoletnimi córkami praktycznie no nie wiążą się ponownie, tak? Bo po prostu no nie chcą stracić córek, więc... Ale tak, ale wracają do domów rodzinnych i te domy też Państwo muszą pamiętać, że są ogromne. No, ja mieszkam w domu, który miał 10 pokoi i był uważany za no, taki skromny domeczek, nie? Więc myśmy się tam
mieszkaliśmy w trójkę z kotem, nawoływaliśmy się tam, ale dla Omańczyków no to jest po prostu, więc tam się zawsze znajdzie miejsce, żeby jeszcze jedna córka tam wróciła, nie? To nie jest problem. To jeszcze podpytam, dzieci pozostają z ojcem czy z matką? No właśnie, to jest tak, że do 7 roku życia chłopca dziecko zostaje z matką, w 7 roku życia teoretycznie rodzina męża ma prawo przejąć chłopca, bo się uważa, że on już wkracza w taki wiek no, męski. On dostaje swój też sztylet i tak dalej. Teraz to się dosyć rzadko zdarza. Jednak jest przedmiotem rozmów i negocjacji między rodzicami i decydują się na jakąś opiekę nadprzemienną, ale jeszcze niedawno tak było. Natomiast jeśli chodzi o dziewczynkę, to to trwa trochę dłużej, czyli do pokwitania, czyli mniej więcej do 12 roku życia. Czyli znowu po tym czasie rodzina męża może się ubiegać o przejęcie tej córki, a już na pewno to zrobi, jeśli matka wiąże się z nowym mężczyzną. Jeszcze odnośnie tego modelu rodziny, jakie kwestie właściwie przejmuje matka, a jakie ojciec w kontekście wychowania dzieci? Czy może robią to razem? Właśnie robią to razem. To jest ciekawe przy wielu innych tradycyjnych rzeczach, jakie obowiązują w tej kulturze, czy w stylu życia też domowego, to bardzo dużo się widzi omańskich ojców z tymi dziećmi na spacerach, na rowerkach, noszących ich. I to często są po prostu naprawdę bardzo czuli, zaangażowani ojcowie. Więc taki model nowego ojca, jaki u nas się obserwuje, wszyscy się tak zachwycają, że o mój Boże, ojciec biega z wózkiem i coś. To w Omanie jest czymś naturalnym, bo po prostu te rodziny też żyją razem i często się widzi, że idzie ojciec, matka i gromadkach tych dzieci i ojciec na plecach niesie jedno, na rękach drugie. Natomiast jeśli chodzi o takie, no na pewno takie funkcje opiekuńcze, może w domu, to pewnie szczególnie tam, gdzie matki nie pracują, to bardziej matki spędzą, ale nie jest tak, że ten ojciec jest wyalienowaną, jakąś nieobecną w życiu dzieci figurą. Tak to nie wygląda. Wspomniała Pani o tej gromadce dzieci, czyli mamy wnioskować, że wskaźnik dzietności w Omanie jest bardzo duży. No tak, biorąc pod uwagę, jak jest u nas, że nawet nie mamy zastępowalności pokoleń, no to oni przy wskaźniku 3 i 6 chyba aktualnie, to, co oznacza, że jedna kobieta rodzi średnio 3 i 6 dziecka, tak? To jest no bardzo wysoko, natomiast oni oczywiście rozpaczają, bo z ich perspektywy to jest bardzo mało, no, że to bardzo spadło w ciągu ostatnich lat i dlatego jest dużo programów zachęcających Omanki do rodzenia jednak dzieci i bo oni się po prostu boją, że to będzie właśnie wskaźnik rozwodów rośnie, kobiety się jednak angażują bardziej w pracę zawodową, że oni dojdą do poziomu zachodniego, gdzie to się już zaczyna być problemem robić. No w tej chwili społeczeństwo omańskie jest bardzo młode i bardzo w związku z tym witalne, ale trochę podąża tą ścieżką zachodnią jednak i to widać, że średni wiek pierwszego dziecka, urodzenia pierwszego dziecka matki rośnie, jeszcze nie jest tak wysoki jak u nas, co tam zbliża się w tej chwili do 30, no to tam jest nadal 25 chyba. Ale boją się tego, że... A oni są małym narodem, bo tam niespełna 4 miliony ludzi mieszka, z czego 1 milion to są cudzoziemcy, więc po prostu się martwią, no, co będzie dalej. To takie pytanie na koniec. Przed jakimi dzisiaj wyzwaniami stoi omańskie społeczeństwo? Jakie tematy są na topie, na poziomie człowiek-człowiek na tapecie? Właściwie dwa chyba, dwa tematy. Jeden to jest człowiek-człowiek, a drugi to jest szerszy temat. Pierwszy to jest jednak ta westernizacja ich kultury. To znaczy, że oni się, dzięki temu też, że sułtan Kabus dbał bardzo o to, żeby Oman pozostał Omanem, bardzo długo opierali się zachodniej kulturze. To znaczy na poziomie właśnie i stroju, i na poziomie, nie wiem, dostępnych rozrywek, i właśnie stylu życia, no to jakby to nie było tak jak w Dubaju. Ale teraz to się coraz bardziej zaczyna i nawet młodzi często mówią, że stracimy swoją tożsamość. Więc jak sułtan Kabus wybudował operę, muzyka operowa, czy w ogóle muzyka filharmoniczna, czy symfoniczna nie jest czymś dla tej kultury naturalnym i obecnym, w ogóle nie. Więc jak on to zbudował, to o dziwo zaczęły się protesty studentów i młodzieży, która mówiła o nie, wylądował nam tu Titanic. Piękna jest ta opera, pięknie zbudowana, ale coś kompletnie obce dla naszej kultury i tradycji. Nie? Więc pierwszy lęk jest taki, że to nie tylko spowoduje to, że mężczyźni zaczną nosić krótkie spodenki, ale też, że relacje międzyludzkie, między nimi w parach, w rodzinach, staną się takie jak na Zachodzie, a oni uważają je za zgniłe, jakby, wie pan, no, nieadekwatne. Więc to jest pierwszy taki lęk. Natomiast drugi jest z innego porządku, a mianowicie z porządku gospodarczego, a mianowicie ta ropa się szybko skończy. I cały ten dobrobyt, i cały ten w ogóle dobrostan, też na poziomie, prawda, społecznym, tego, że oni się nie martwią przyszłością, że nie ma za bardzo konfliktów jakichś, no bo żyje im się dobrze, się może skończyć w ciągu najbliższych 15 lat. I nie do końca jest pomysł, co zrobić. Więc ta Szwajcaria, jak oni o sobie lubią myśleć, Półwyspu Arabskiego, ta idylla może się okazać być nieaktualna
no, relatywnie szybko. Więc tak bym Państwa też zachęcała, żeby pojechać do Omanu, jak już będzie można. Oni się zresztą tam masowo szczepią, więc niedługo będzie można. Żeby pojechać do Omanu teraz, żeby go zobaczyć takim, jaki jest, bo no, nie wiadomo, jak będzie w przyszłości. Bardzo dziękuję za opowieść o Omanie, o kobietach w Omanie. Niech to będzie też pretekst, żeby rzeczywiście sięgnąć do książki. Z miłości to współczuję autorstwa pani Agaty Romaniuk, która była moim gościem. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję.